Są dane przeróżnych instytutów amerykańskich, a odpowiednikiem europejskim będzie brytyjski. Był jakiś tam olbrzymi boom 2 czy 3 lata temu, kiedy płyty winylowe przeskoczyły nośnik w inny nośnik fizyczny, czyli płytę CD. Ho. Oczywiście to wszystko jest w ujęciu dynamiki sprzedaży, nie ilości, bo nadal mimo tego, że płyta CD bardzo mocno pikuje w dół ze sprzedażą, to nadal ta sprzedaż total, tak, będzie większa płyt CD, ale dynamika tych dwóch nośników fizycznych jest odwrotność. Cześć, witamy. Znajduję się w sklepie Asphalt Shop, który znalazłem w Warszawie i mam przyjemność rozmawiać z Jakubem, który jest miłośnikiem muzyki, jest pracownikiem tutaj, ale także jest kolekcjonerem. Powiedz mi, od jak dawna kolekcjonujesz płyty winylowe? Płyty winylowe, znaczy wszystko zaczęło się oczywiście, pewnie każda opowieść tak samo się zaczyna, że rodzice mieli tak jakąś kolekcję i jako dziecko, znaczy no nie wiem jak to w przypadku innych kolekcjonerów, ale w moim przypadku tak było, że rzeczywiście rodzice byli, są miłośnikami muzyki i czasy były takie, że głównie muzyka wtedy była dostępna na płytach winylowych, więc dorobili się jakiejś kolekcji, no i jako dziecko oczywiście interesująca rzecz, płyta, co to jest, pytania, słuchaliśmy razem z rodzicami, no i to naturalna kontynuacja. Bez przerw ciągle tym się bez przesady, zajmować? Że bez przerwy. No. Myślę, że najpierw próbowałem wyciągnąć pieniądze od rodziców, żeby zdobywać jako dziecko te płyty, a później no to konsekwentnie jak już były tak środki czy czas, no to kolekcja już osobiście się rozwijała. A tutaj w sklepie Asphalt Shop pracujesz już szereg lat. Tak, sklep Asphalt Shop oryginalnie jest powiązany z wytwórnią Asphalt Records. Wytwórnia w tym roku obchodzi 20-lecie, sklep w zeszłym roku obchodził 10-lecie, czyli łatwo obliczyć jak to chronologicznie wszystko miało swoje konsekwencje. Rzeczywiście sklep był oryginalnie i wyjściowo połączony z wytwórnią Asphalt Records, więc w ofercie swojej miał tylko i wyłącznie płyty tejże wytwórni, ale później już rozwijając się i wytwórnia się rozwijała i sklep się rozwijał, wszystko idzie do przodu, coraz większa, szersza oferta i gatunków. Rozszerzacie działalność. Tak. Tak się zastanawiam demograficznie, jak to wygląda w polskim społeczeństwie? Kto się bardziej zaczął interesować płytami winylowymi? Tutaj w sklepie tak. Stacjonarnym to są głównie klienci z Warszawy. Wiekowo to jest bardzo różnie. Zdarzają się też coraz częściej klienci z zagranicy, a mamy też swój sklep wysyłkowy i to jest bardzo różnie, bo dużo też sprzedajemy płyt za granicę, kraje skandynawskie czy nawet za ocean. Mówiliśmy też o tym, że skoro jest nowy trend, to powstaje dużo nowych reedycji. Panie Male, to idzie trochę dwutorowo, gdyż przynosi też taką wyraźną wadę, powiedzmy, że ilość pojawiających się reedycji jest tak duża, jest tak z różnych źródeł, że bywa cienko z jakością. Im mniejsze wytwórnie, a szczególnie duże, te główne majorsy, w związku z tym, że płyta winylowa jest popularna, chcą mieć w swojej ofercie i każdą premierową płytę, i każdą też, którą kiedyś wydała. Trzeba z dużą taką dużą dozą nieśmiałości podchodzić do powiedzmy, mamy jakąś wymarzoną płytę, że chcemy mieć ją na winylu. Tak? Widzimy, o jest, nowe wznowienie, kupuję w ciemno, kładę ją na gramofon i się okazuje, że to brzmi źle. Trzeba naprawdę albo wcześniej spróbować znaleźć w internecie opinię, czy to jest dobra reedycja, czy to jest wszystko w porządku, tak? Czy to jest wierne. Nie tylko brzmienie, ale też spróbować poczytać, jaka jest cała poligrafia, jak jest zrobiona, tak? Bo to, że płyty winylowe są znowu popularne i najpopularniejsze spośród nośników fizycznych, trzeba po prostu uważać i spróbować dowiedzieć się, zanim się zakupi, dowiedzieć się, czy ta płyta jest dobrze wznowiona. My staramy się w ofercie swojego sklepu to sprawdzać i sprowadzamy płyty, które pewne, tak. A wracając jeszcze do twojej osobistej kolekcji, tak na koniec, to powiedz, jaką muzyką się pasjonujesz i przybliż trochę to, co znajdujesz w twojej kolekcji. Myślę, że to, jakie gatunki w Asphalt Shopie tutaj są oferowane, myślę, że to się mniej więcej pokrywa z moimi preferencjami, ale
To jest może frazes, ale dobra muzyka broni się zawsze i właściwie nieważne, jest jeden gatunek popularny w Polsce, którego nie będę może z imienia nazywał, ale tego to nie rozróżniam, czy to jest złe, czy dobre, bo po prostu dla chyba mnie to wiem, jest, co masz na myśli. Jest to zawsze złe dla mnie, ale... Jeśli myślimy o tym samym gatunku muzycznym, to ma silną scenę tak, rozrywkową. Tak, tak, tak. Ma się dobrze w pewnych tak, kręgach. Poza tym gatunkiem, to myślę, że z każdego gatunku muzyki można coś znaleźć dobrego, czy to będzie rock, soul, funk, jazz, czy Ameryka Południowa, czy Afryka, czy amerykańskie jakieś miejskie brzmienia, to zawsze można coś znaleźć dobrego. A czego byś sobie życzył? Tak, może dla sklepu, może dla samej branży winylowej, albo właśnie dla twojej kolekcji, czy tego typu zagadnień? Dla branży winylowej to fajnie by było rzeczywiście to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, żeby szczególnie duże wytwórnie, żeby starały się wznowienia, bądź reedycje, bądź premierowe rzeczy, żeby cała sesja była zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli jeżeli ma być to premierowy materiał, to już na etapie nagrywania i rejestrowania materiału powinno się myśleć o tym, że ona będzie w przyszłości w edycji winylowej. No to dziękujemy serdecznie za gościnę. Dziękuję. W sklepie Asphalt Shop i przybliżenie także twojej osoby i kolekcji. Nie ma problemu. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.